Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym quizie dotyczącym LOLa. Tym razem quiz będzie o Nasusie. Ja jak robiłam ten quiz, miałam 7 punktów. Sprawdźcie siebie, ile Wy będziecie mieć. I piszcie na dole w komentarzach. Powodzenia! Aby test był dla Ciebie jak najlepszą rozrywką, koniecznie rozwiązuj go na kompie. Odpowiedz na 15 pytań podzielonych na 4 kategorie. Łatwe, średnie, trudne i eksperckie, gdzie każde pytanie jest oznaczone innym kolorem. I za każde pytanie otrzymasz różną ilość punktów. Punkty zawsze znajdziesz na pasku z pytaniem. Żeby odpowiedzieć na każde pytanie, masz 10 sekund. Jesteśmy gotowi? Twa dusza zostanie osądzona. Kto jest bratem Nasusa? Warwick? Renekton? Aurelion Sol? Czy może Azir? Czas pędzi jak strzała. Nie zaaportuję. Oczywiście bratem Nasusa jest Renekton. Wiadomo, że pies i krokodyl nie za dużo mają wspólnego, ale jest to potwierdzone chociażby cytatami w grze bądź historią obu bohaterów. Swoją drogą ciekawe, jak wygląda ich matka. O ile procent przeciwnik zostaje spowolniony po użyciu umiejętności Uwiąż? 59, 71, 83 czy 95? Czas pędzi jak strzała. Nie szczekam, od razu gryzę. Na 5 poziomie umiejętności W Nasus spowalnia przeciwnika aż o 95%. Spowalnia jednak od razu, ale po jakimś czasie. Do wartości 59% bohater spowalnia na drugim levelu W, do 71% na trzecim, do 83% na czwartym i właśnie do 95% na piątym. Dlaczego Nasus powinien walczyć w zasięgu duchowego ognia? Wrogowie otrzymują dodatkowe obrażenia. Wrogowie otrzymują dodatkowe obrażenia i mają obniżony pancerz. Wrogowie otrzymują obrażenia i Nasus otrzymuje premię do ataku. Czy Nasus otrzymuje premię do ataku i przeciwnicy mają obniżone zdrowie? Czas pędzi jak strzała. Każdemu w życiu towarzyszy potencjał. Twój właśnie wygasł. Dokładnie. Wrogowie otrzymują dodatkowe obrażenia w postaci jakiejś instantowej wartości, później jest to damage over time, tak zwana dota, i dodatkowo mają obniżony pancerz. Przez co jeżeli mamy możliwość w grze Nasusem, powinniśmy bić się w obszarze tego kółka. Jak nazywa się Riotowy skin do bohatera? Riot Nasus, Riot K Nasus, Pax Nasus czy Riot K9 Nasus? Czas pędzi jak strzała.
jak piaski pustyni. Niech wiatr rozwieje wszystko, co miałoby po tobie pozostać. Tak zwany rajotowy skin Nasusa to oczywiście K9 Nasus. Skin ten nawiązuje do jednostek psów policyjnych, inaczej zwanych jako jednostka AKA K9. Nasus jest tak zwanym wyniesionym bytem o głowie zwierzęcia. Jakiego? Szakala, hieny, wilka czy pradawnej istoty, którą pokonał i wchłonął jej moc. Czas pędzi jak strzała. Podróż ku upadkowi. Nasus, powszechnie zwany piesełem, ma głowę szakala. Jaki jest na to najlepszy dowód? Jest to nawet napisane w pierwszym zdaniu jego historii. Ile czasu działa furia pustyni? 7 sekund? 10 sekund? 15 sekund? Czy 20 sekund? Czas pędzi jak strzała. Wieczność nie jest ci pisana. Furia pustyni Nasusa działa przez 15 sekund. Wraz z levelowaniem tej umiejętności zwiększa się otrzymywane życie przez Nasusa oraz armor i magic resist. No i oczywiście zadawane przez tą furię obrażenia. Natomiast czas działania, czyli tak zwany duration, pozostaje niezmienny. Jaki przelicznik od umiejętności ma furia pustyni? 1%? 10%? 35%? Czy 50%? Czas pędzi jak strzała. Nie wystawiaj mej cierpliwości na próbę. Dokładnie. Furia pustyni ma przelicznik tylko 1% od mocy umiejętności. Jeżeli na przykład poprawną odpowiedzią byłaby kolejna wartość, czyli 10%, osiągając na przykład 600 AP, Nasus zadawałby 65% życia na sekundę. No, trochę by to było przesadzone. Z jakiej okazji wyszedł skin arcyksiąże Nasus? Z okazji koronacji królowej Elżbiety? Z okazji powiązania twórcy Nasusa ze szlachtą? Z okazji Prima Aprilis? A może z okazji Boxing Day? Czas pędzi jak strzała. Nie myl mej cierpliwości ze słabością. Oczywiście skin został wydany z okazji Prima Aprilis w roku 2015. Na tym portrecie widnieją jeszcze 4 skiny. Nami, Soraka, Amumu i na pewno nie Udyr. Nie no, tak naprawdę jest to Udyr. Jaka umiejętność Nasusa czyniła go genialnym dowódcą? Genialny umysł strategiczny, potężna siła,
determinacja czy chęć zemsty na Renektonie. Czas pędzi jak strzała. Pogrzebie cię żywcem. Choć teoretycznie wszystkie odpowiedzi mogły być poprawne, to chodzi tutaj o genialny umysł strategiczny. Nawet w samej historii bohatera jest opisane, że jest on genialnym strategiem. Jaki jest najczęściej składany przedmiot na Nasusa? Oblicze ducha, moc trójcy, lodowe serce czy lodowa rękawica? Czas pędzi jak strzała. Zatop się w mroku. W 55,4% przypadków na Nasusa składany jest Spirit Visage, czyli oblicze ducha. Jest to przedmiot bardzo dobry na tego bohatera. Daje życie, regenerację tego życia i przede wszystkim dodatkowe opcje leczenia, tudzież premie. Bardzo przyjemnie współgra to z jego pasywką, czyli z duszożercą. Ile punktów ruchu ma bohater na początku gry bez żadnych premii i przedmiotów? 340, 350, 355 czy 357? Czas pędzi jak strzała. Puste umysły. Ciekawe, bo gramy tyle gier, a na takie rzeczy nie zwracamy po prostu uwagi. Poprawna odpowiedź to 350. Który z przedmiotów natychmiastowo po użyciu nie uchroni przeciwnika przed uwiądem? Rtęciowy bułat, całon Banshee, ostrze nocy czy tygiel Mikaela? Czas pędzi jak strzała. Podsyć mój ogień. Pytanie podchwytliwe, ale widać, że nie mamy na ciebie haka. Poprawną odpowiedzią jest ostrze nocy, które dopiero jakiś czas po użyciu tworzy spell shielda, który dopiero wtedy ochrania nas przed wiądem. Którą z kwestii bohater wypowiada przy ataku? Śmierć ich wyczekuje. Niektóre sprawy winny pozostać zagrzebane. Giń! Podróż ku upadkowi. Czas pędzi jak strzała. Śmiertelnikom nie dane jest rządzić. To również było trudne pytanie, ponieważ każda z odpowiedzi teoretycznie tutaj pasuje.
ale widzę, że ty na pewno nie zmierzasz ku upadkowi. W skinie Piekielny Nasus, po rzuceniu furii pustyni, postać bohatera nawiązuje do mitycznego stworzenia. Jakiego? Cerbera, Argosa, Piekielnego Ogara, czy może Majry? Czas pędzi jak strzała. Doszukują się sensu tam, gdzie go nie ma. W momencie naciśnięcia R-ki, Infernal Nasus dostaje dodatkowe dwie głowy, które są nawiązaniem do Cerbera, czyli psa z mitologii greckiej, który strzegł wejścia do świata umarłych. Nasus, rzucając uwiąt, znacznie spowalnia przeciwników. Jest to spowodowane pewnym efektem, który Nasus wywołuje. Jaki to efekt? Wycieńczenie, postarzenie, wysysanie sił witalnych, czy spowolnienie wywołane małą burzą piaskową? Czas pędzi jak strzała. W nogi, tchórze! Pytanie nie do końca oczywiste, bo sam Nasus przy rzucaniu tego skilla rzuca teksty typu gin. Ale nie zabija on swoich przeciwników, tylko po prostu ich postarza. Niektórym przydałby się taki Nasus przed monopolem, prawda? A teraz nadszedł czas, aby podliczyć swoje punkty. Casual. Wiesz, kim lub czym jest Nasus, ale to wszystko. Jako, że kiedyś tą postać w grze na pewno widziałeś, coś tam o niej wiesz. Ale nie za dużo. Może nawet grałeś nią raz czy dwa, jak była w rotacji. I tak jak wspomniałem wcześniej, pewnie tym Nasusem nie grasz. Ale nie przejmuj się. Prawdopodobnie nie należy on do puli postaci, które lubisz. Entuzjasta. Nasus jest postacią, którą czasami grywasz, może nawet częściej niż czasami. Nawet jeżeli nie, to twoja wiedza o psie jest bardzo dobra. Natomiast jeżeli mainujesz psa, nie wiesz o nim tyle, ile mógłbyś wiedzieć. Reasumując, twój poziom wiedzy o psie jest dobry. Mainer. Wiesz praktycznie wszystko o jego skillach, buildzie, zachowaniu podczas gry oraz znasz bardzo dużą część jego historii i ciekawostek. Prawdopodobnie jesteś mainerem tego bohatera i wybierasz go od kilku sezonów. A jeżeli nie, to twoja wiedza o Nasusie jest naprawdę soczysta. Specjalista. Gratulacje, osiągnąłeś najwyższy poziom w naszym quizie, czyli tytuł specjalisty. Wiesz wszystko o naszym piesku i być może jesteś półbogiem Shurimy.